Dzień dobry. O, działa nawet. Tak, Paweł Jaworski. Faktycznie zajmuję się danymi przestrzennymi. Brzmi to bardzo groźnie, nawet dla mnie, gdy o tym słyszę od osób trzecich. Badam procesy rozwoju miast. Moim naturalnym środowiskiem wypowiedzi, czy językiem wypowiedzi jest mapa, także nie najlepiej czuję się na scenie jako mówca, bo mapa to jest to, co produkują osoby takie jak ja, czyli siedzące w bazach danych, czyszczące jakieś numerki, podglądające dane, które dostaną od geodetów. Ale za pomocą tych danych można opowiadać bardzo ciekawe historie. Przez Pawła Wierzchomirskiego zostałem poproszony o to, żeby sięgnąć do wystawy Apetyt na radykalną zmianę. To była wystawa przygotowana przez zespół Media Labu Katowice, zespół działający przy instytucji Katowice Miasta Ogrodów. Wystawa, która powstała z okazji 150-lecia nadania praw miejskich miastu. Tę wystawę przygotowywałem z Karolem Piekarskim, który był kuratorem, jest kuratorem Media Labu i tejże wystawy, i z grafikami Zofią Osliszlo, Pauliną Urbańską i Waldkiem Węgrzynem. I to jest taki naturalny, atrakcyjny obraz tego, w jaki sposób historię miasta, w jaki sposób przypadki w historii miasta, ale też pewne planowe procesy można opowiedzieć. Apetyt na radykalną zmianę. Dlaczego taki tytuł? Kiedy przyglądaliśmy się historii Katowic, dostrzegliśmy takie cykle radykalnych zmian. Zaczynaliśmy od wsi, która miała ambicje być miastem o amerykańskim rozmachu, jak mówił Lompa. Patrzyliśmy na rozwój kolei, na rozwój górnictwa i na takie ciągłe przebudowy, ciągłe odradzanie się od nowa, burzenie i rozrost. Wystawę rozpoczęliśmy od, jak już wspominałem, od analizy kolei, od działalności Franciszka Winklera, który przekonał budowniczych kolei z Wrocławia do granicy z Rosją, żeby linia przeszła przez jego dobra. I to był właściwie ten początek, ten przypadek, który wywołał to miasto, w którym teraz jesteśmy, który zdecydował o tym, że wokół dworca rozwinęła się ta wieś, która istniała w tym miejscu, rozwinęła się w duże miasto. I jak komentatorzy ówcześni, właśnie wspomniany już Lompa, obserwujący te zjawiska, widzieli w tej wsi już zalążki miasta amerykańskiego. I właściwie co 50 lat pojawiał się komentator, teoretyk, który mówił o tym, że to właśnie amerykański region, to właśnie amerykańska metropolia, czy amerykańskie miasto, które pnie się do nieba niebotykami, czy dzisiejszymi wieżowcami. I ten dworzec, lokalizacja tego dworca powodowała to, że wokół niego pojawiały się kolejne budynki, pojawiały się kolejne dzielnice. Te dzielnice zamieszkiwały olbrzymie ilości ludzi. I na prostej grafice, która prezentuje zderzenie rozwoju granic miasta i rozwoju ludności, już widzimy, jak szybko ten przyrost nastąpił. Jak to się stało, że w przeciągu 150 lat z małej wsi rozwinęło się duże miasto. Drugim przypadkiem, który zdecydował o tym, jakie miasto jest teraz, było górnictwo. Na początku to była płytka eksploatacji, a potem były pojedyncze szyby agregowane czy łączone w duże kopalnie, w takie skonsolidowane zakłady górnicze. Wzięliśmy na warsztat zakłady spółki spadkobierców Giszego. To jest firma znana pewnie każdemu mieszkańcowi Katowic, firma, której poświęcona była książka Małgorzaty Szejnert „Czarny ogród”. Bo właściwie dzieje tej firmy dostarczały bardzo ciekawych informacji o tym, dlaczego Katowice, zwłaszcza wschodnia część miasta, jest taka, jaka jest teraz. Bo oczywiście pojawiły się różne budynki i pojawili się tam ludzie dzięki górnictwu, ale górnictwo też później ten obszar ograniczało. Dzięki
tym nudnym danym i liczbą. Przebadaliśmy całą przestrzeń miasta, poszukaliśmy tych miejsc, gdzie górnictwo się pojawiało w różnej formie, czy to w takiej dość swobodnej, wręcz dzikiej lub zaplanowanej. I do dalszej analizy wybraliśmy trzy miejsca. Wybraliśmy sławny Nikiszowiec, sławny równie Giszowiec, ale też centrum miasta położone poza obszarem eksploatacji spółki spadkobierców Giszego. I dzięki tym badaniom odkryliśmy, że Nikiszowiec jest małym miasteczkiem, ponieważ położony jest na terenie filaru górniczego i to filar górniczy określił formę tego miejsca. Natomiast Giszowiec położony jest na terenie, w którym była prowadzona eksploatacja, więc to, co nazywamy miastem ogrodem, to tak naprawdę była pewna racjonalizacja sposobu wydobycia węgla i rozbudowy miasta. Także to napięcie pomiędzy górnictwem i urbanistyką wykształciło dwa bardzo ciekawe miejsca. I zderzenie tych dwóch sił kształtowało Katowice również później. Kiedy przyglądamy się przebudowie powojennej Katowic, centrum Katowic, to w słowach jednego z komentatorów widzimy tą świadomość zderzenia, napięcia pomiędzy górniczym a urbanistycznym punktem widzenia. Bo to właściwie wtedy pomiędzy projektantami i pomiędzy ministerstwem decydującym o eksploatacji prowadzona była swoista gra, rozmowy o tym, w jaki sposób to centrum można rozbudować, a w jaki sposób może być ono przebudowane. I wtedy w wyniku rozmów pomiędzy ekspertami z zakresu eksploatacji, z zakresu urbanistyki powstała taka wizja zwiększenia intensywności zabudowy miasta. I to, co widzimy teraz, cały zespół Alei Korfantego, to właśnie wynik tego impulsu górniczego, który działał po 100 latach i napędzał pomysły urbanistyczne. Także to centrum, które jest niewielkie, małe, gęsto zabudowane, powstało w wyniku zderzenia tych dwóch sił. I ten obraz Katowic, jaki mamy teraz w głowie, miasta wysokich budynków, miasta wieżowców, to i miasta, w którym ta warstwa nadziemna zderza się z podziemną, powstał w wyniku tych impulsów. Zabudowa gęsta miasta ukształtowała też pewne stereotypowe wyobrażenie o mieście jako mieście pozbawionym zieleni. I to był kolejny element, któremu się przyjrzeliśmy dzięki danym przestrzennym. Badaliśmy lokalizację terenów zielonych w mieście, żeby zmierzyć się z tym paradoksem i popatrzeć, czy on faktycznie jest tylko stereotypem, czy znajduje swoje odzwierciedlenie w przestrzeni. I dzięki tym badaniom dostrzegliśmy, jak z przyrostem przestrzeni miasta zwiększa się liczba terenów zielonych, ale de facto to jest tylko włączanie terenów leśnych, które są położone na obrzeżach i nie stanowią o tej jakości środowiska zamieszkania, które zazwyczaj dostrzegamy. To nie parki, to nie skwery położone w obrębie centrum. I te badania przekształciły się oczywiście w szereg klasyfikacji, które pozwoliły nam się przyjrzeć, jak te tereny zielone działają w konkretnym miejscu. Ostatni impuls rozwojowy miasta, no to oczywiście kultura i to jest wątek, który zamykał naszą wystawę, ale stał się podstawą do dalszych badań. Miałem okazję rozwinąć go w trakcie jednej z wrocławskich wystaw tegorocznych, poświęconych architekturze i kosztom funkcjonowania architektury w przestrzeni miasta, gdzie pojawiła się Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia zestawiona z Narodowym Forum Muzyki. I to były badania, które pozwoliły popatrzeć na to miejsce jako pewien punkt w mieście, który określa to, jak w mieście funkcjonujemy, który ściąga w ten obszar ludzi, który wreszcie decyduje o kształcie układu komunikacyjnego i determinuje to, jak funkcjonuje całe otoczenie budynku. I poszukiwania w zakresie tego, czym jest kultura w mieście i w jaki sposób ona kształtuje przestrzeń miasta, są podstawą do rozwoju naszego nowego projektu, analiza i wizualizacja danych o kulturze w ramach szerszego projektu Shared Cities i do tego projektu zapraszam. Ponownie będziemy pracować na danych i będziemy poszukiwać tego, jak dane, czy to przestrzenne, czy dane z sieci społecznościowych, mogą opowiadać różne ciekawe historie dotyczące miasta, dotyczące Katowic. Dziękuję bardzo.
Thank you.